A wy już macie aplikację Fangola? Moje życie po zainstalowaniu apki zmieniło się nie do poznania. Tylko spójrzcie. Odkąd pobrałem apkę Fangola, o piłce wiem wszystko. Wszystko. Na Androida i iOS-a. Tak to się chyba mówi, nie? Dzień dobry, cześć i czołem. Wita się z wami... Dziwny Lipiński, a to dlatego, że dzisiaj najdziwniejsze transfery XXI wieku. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Nie mam absolutnie przygotowanego żadnego pytania, a to dlatego, że jest weekend, nie chcę was męczyć, żadnych pytań. Zapraszam na film, a później na KKW, dlatego warto oglądać do końca. No to co? Jedziemy! Zapraszam was do cyrku transferowych dziwactw. Pozwólcie, że was po nim oprowadzę. Obiecuję, że na widok tych transferów będziecie zdziwieni niczym Lil Jon. What? Na pierwszy ogień idzie ten dziwny zakup, który zainspirował mnie do zgłębienia tematu i nakręcenia filmu. Kevin Prince Boateng w Barcelonie. Duma Katalonii ściąga doświadczonego wariata, którego główna rola to uzupełnienie składu. Kevin ma naprawdę bogate, wypełnione świetnymi klubami CV, ale ten transfer do Barsy to mu się trafił jak szóstka w totka. Wszyscy byli zaskoczeni. Nawet sam piłkarz, który na konferencji nie ukrywał, że to najbardziej niesamowite dni w jego życiu. Zdążył nawet zapomnieć, że kibicował Realowi. Skoro jesteśmy przy Realu, to Królewscy też mają na sumieniu dziwaczny transfer. I to pewnie nie jeden, ale ten jest wyjątkowy. Ten, kto na niego wpadł, powinien dostać jakąś nagrodę w dziedzinie wyciągnięcia piłkarza z dupy i wsadzenia go do Realu. Mam na myśli transfer Juliena Foberta, który w styczniu 2009 roku przywędrował z West Hamu do Madrytu. O kurde, niedawno świętowaliśmy dziesięciolecie tego mistrzowskiego transferu. Jeee, brawo! Francuz rozegrał aż 54 minuty w La Liga w koszulce królewskich, a przy okazji zasnął na ławce rezerwowych podczas meczu. To nie są jaja, to prawda. Ostatnio widziany jak kopał się w czoło w dalekiej Indonezji. Giganci to lubią czasem człowieka zaskoczyć. Kolejnym przykładem jest Juventus. Latem 2012 roku w biurach starej damy ktoś chyba pomyślał, ale będą jaja jak do Turynu ściągniemy Bentnera. Tak, tego Bentnera. Duńczyk był wtedy po całkiem udanym dla siebie okresie w Sunderlandzie, ale żeby tak od razu do Juve? Włosi wypożyczyli go z Arsenalu na cały sezon i on ten sezon spędził w Turynie. To znaczy więcej się leczył i bawił niż grał w piłkę. W Serie A przez calutki sezon rozegrał tylko 339 minut. Gola oczywiście nie strzelił. Do dzisiaj bawi historia o tym, że Juventus nigdy nie sprzedał nawet jednej koszulki z nazwiskiem Bentner na plecach. Ja bym kupił. W sezonie 2012-2013 doszło do jeszcze jednego dziwacznego transferu. Jego bohaterem też był zawodnik z Ligi Angielskiej. Joey Barton pojechał podbijać ligę i trafił do Marsylii. Ten mały angielski zakapior w kulturalnej Francji? To samo w sobie jest dziwne. Barton rozegrał w Olympique cały sezon, a przy okazji wkurzył kilka osób. Thiago Silva nazwał przereklamowanym ladyboyem z nadwagą, a do tego wyśmiewał nos Zlatana. Miał szczęście, że Ibra mu odpuścił. Na początku 2014 roku Arsenal zmagał się z plagą kontuzji. Potrzebne były wzmocnienia. Do Londynu zawitał doświadczony szwedzki pomocnik Kim Karlström. Tak to chyba wymawiają prawdziwi Szwedzi. Wielu kibiców spodziewało się jakiegoś hitu, a dostali kogoś z zupełnie innej bajki. Beka z tego transferu już była nieziemska, a z czasem zrobiła się jeszcze większa, bo okazało się, że wypełniony kontuzjowanymi piłkarzami Arsenal przyjechał ratować kontuzjowany piłkarz. Karlström miał jakiś uraz pleców i nie nadawał się do gry. No, po prostu piękny transfer. Na swój debiut w barwach kanonierów poczekał aż do marca. Strzelił karnego w serii jedenastek w półfinale FA Cup z Wigan i to wszystko. Szwed twierdził, że fajny był ten czas spędzony w Arsenalu. Kibice byli mniej zachwyceni. Skoro już jesteśmy w Londynie, to zajrzyjmy do rywala Arsenalu, Chelsea. Latem 2015 roku Mourinho potrzebował jeszcze jednego środkowego obrońcy. W mediach pojawiały się kolejne nazwiska celów transferowych The Blues, ale nic z tego nie wychodziło. W końcu podczas Deadline Day udało się zakontraktować defensora. Papi Djilobodji przyszedł z Nantes. Kibice zaczęli łapać się za głowę i pytać, kim jest ten gość? Kilka dni po transferze Mourinho powiedział,
Nie mielibyśmy szczęścia, gdybyśmy potrzebowali Jillo Bodziego w sytuacji, gdy mamy Terry'ego, Cahilla, Zumę i Iwanowicza. Aha, no to wszystko jasne. Senegalczyk zagrał sobie 62 sekundy w meczu z Walsall i już w następnym okienku transferowym poleciał podbijać Bundesligę. W styczniu 2016 roku klub z Londynu popełnił inny dziwaczny transfer. Do Chelsea zawitał Alexandre Pato. Zdziwienie było spore, bo Brazylijczyk odbudował się i strzelał gole, ale u siebie w kraju. A jak dobrze wiemy, to nie jest to samo, co strzelanie goli w Europie, a tym bardziej na boiskach Premier League. Pato rozegrał 2 mecze w Chelsea i nawet trafił do bramki rywali w debiucie. Później grzecznie się spakował i wrócił do klubu, z którego był wypożyczony, czyli Corinthians. W styczniu 2016 roku kibiców postanowił zadziwić też Jurgen Klopp. Lubię go, ale to była przesada. Jakiś chyba moment słabości. Ściągnął na Anfield obrońcę QPR Stevena Colkera. Najlepsze jest to, że podobno widział go w akcji tylko podczas meczu Liverpoolu z Southampton, w którym wówczas występował Colker. Tamten mecz The Reds wygrali 6-1. Najwidoczniej nawet to Kloppa nie zraziło. Ale teraz to, co jest najlepsze w tym transferze. Jak wspomniałem wcześniej, Colker to obrońca, a Klopp grał nim w ataku. I ten mu się raz odwdzięczył, bo miał udział przy zwycięskim golu Lalany w meczu z Norwich. Pamiętacie? To był kosmos. Skończyło się 5-4. Colker będzie mógł opowiadać wnukom, że grał w tym meczu. Obecnie próbuje podbić turecką ligę w barwach Alania Sporu. Gdy Joe Hart dowiedział się, że nie pogra sobie u Guardioli, to zaczął szukać nowego klubu. Media łączyły go chyba z prawie wszystkimi drużynami Premier League. Mówiło się też coś o Borussii Dortmund czy Sevilla. A Hart postanowił chyba zrobić wszystkim na złość i wybrał Torino. Jak myślę o tym transferze, to nadal jestem w szoku. I co najlepsze, on tego Torino nie zawojował. W Serie A spędził sezon, walnął niejednego babola i wrócił do Anglii. Kto tam nam jeszcze został? A, już wiem. Barcelona ma wprawę w szokowaniu kibiców transferami. Teraz Boateng, a wcześniej był Paulinho. Pamiętam, jaka była beka, jak Brazylijczyk zostawił chińskie Guangzhou dla hiszpańskiego giganta. Co to ma być? Kogo to Barcelona ściągnęła? Internety zalało morze memów z Paulinho i ŁKS-em. I co z tego, że kiedyś grał w jednej drużynie z Adrianem Świątkiem? W ekipie z Katalonii udowodnił, że w Chinach nie zapomniał, jak się gra w piłkę, zdobył dublet i odszedł. Znowu do Chin. Do tego samego klubu. I znowu zrobiło się dziwnie. Na koniec zostawiłem sobie dziwaczny transfer PSG. Wszyscy są przyzwyczajeni do tego, że Paryżanie szastają kasą na lewo i prawo i jak ktoś do nich przychodzi, to od razu mamy hicior. A tu nagle nic z tego nizowego wyciągnęli Choupo-Moutinga. I to trochę przypomina właśnie transfer Boatenga do Barcy, bo Kameruńczyk ma pełnić rolę takiego doświadczonego rezerwowego. Gościa, który nie będzie psioczyć, że grzeje ławę, bo przecież jest w klubie pełnym gwiazd. Tuchel potrzebował właśnie takiego zadaniowca. Na razie ligę nie podbił, ale sezon jest jeszcze długi. Może jeszcze czymś zapisze się w historii paryskiego klubu? Kącik kreatywnego widza. Dzisiaj zaczynamy od wierszyka, którego autorem jest Suryk 5. Jedziemy! Są youtuberzy, którzy błagają o lajki, o suby, ale się nie starają. Lecz Fangol to najlepszy kanał na świecie i drugiego takiego nigdy nie znajdziecie. Na koniec Suryk 5 zapytał: fajne? Suryk: no jasne, że fajne. Jedziemy dalej. Teraz wierszyk autorstwa Mariusza Rzepy. Uwaga, bo będzie długo. Pisałbym o Fangolu, gdyż to strona ciekawa, ale to, co dzieje się w lidze, to też ważna sprawa. Wkurza się Benzema, że w topce dziewiątek go nie ma. Tymczasem piątek tłumy porywa i w owej topce wygrywa. Morata ciągle zawodzi, lecz to Chelsea, więc to nie szkodzi. Moją miłością Arsenal, trenerem Emery, nie było z nim jeszcze żadnej afery. Mimo, że Torreira z boiska klubem przewodzi, nadal piąte miejsce. Ale to nie szkodzi. Mamy Lacazette'a, Aubameyanga, Ozila. Czwarte miejsce na pewno. Złapiemy bakcyla. Za rok Liga Mistrzów stanie przed nimi otworem. Arsenal znowu będzie ligi potworem. Co będzie dalej? Jesteście ciekawi? Nie ma co przedłużać. Przecież Lipiński serduszka nie zostawi. Mariusz, i tu cię zdziwię, jest dowód. Serduszko zostawiłem. I na koniec suchar. No nie może obyć się bez suchara. No to jedziemy. Co będą mieli piłkarze na Mistrzostwach Świata w 2022 roku? Katar. Ha, ha! Autorem tego suchara pan Ogórek. To było KKW, ja nazywam się Mikołaj Lipiński. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się i widzimy się wkrótce! Zostawcie suba, zostawcie suba, zostawcie suba, zostawcie suba, zostawcie suba.
Sorry, zaciąłem się na koniec.